Cześć, tu Margo, witam Was serdecznie po przerwie. Dzisiaj mam dla Was unboxing zamówienia z Sinsaya. Zamówiłam taką paczuchę, słuchajcie, i w niej jest tak naprawdę dużo rzeczy. Jedna rzecz jest co prawda nie dla mnie, ale większość z tych rzeczy jest dla mnie. Więc nie przedłużam, zaczynamy. Pierwszą rzeczą, jaką zamówiłam, jest, słuchajcie, taka poducha. To jest poducha 2 w 1. Kocyk jest w środku i przy okazji poducha. To jest akurat nie dla mnie, tylko dla bardzo bliskiej mi osoby. I ta poduszka kosztowała, już Wam mówię... A, cena jest zasłonięta. Okej, okay, ale chyba 25 zł kosztowała, więc jeśli jesteście fanami z Star Warsów, to polecam serdecznie, bo jest bardzo fajnie zrobiona, bardzo mięciutka. I już kolejne rzeczy są dla mnie, między innymi ta fantastyczna poduszka. Słuchajcie, jak ją zobaczyłam, pomyślałam sobie, nie no, muszę ją mieć, ponieważ jest śliczna, jest mięciutka, a że jest połączenie takiego biało-złotego, fajnie będzie mi pasować do wystroju pokoju. A, i kosztowała 20 zł bez jednego grosza. Kolejna rzecz to takie foremki silikonowe na lody. Specjalnie zależało mi na tym, żeby można było je położyć w ten sposób w lodówce, w zamrażalniku. Ponieważ już miałam takie, które się na sztos wkładało, po prostu tak. Niestety wyciąganie tych lodów sprawiało mi niesamowitą trudność. Chyba byłam za mało umiałam. Natomiast te mam wrażenie, że będą lepsze. Poza tym, że są właśnie silikonowe. Otwieramy, sprawdzimy jakość. Słuchajcie. A, ten deseń. Okej, okay, słuchajcie, one mają jeszcze taką pokrywę. Tak, tu są patyczki, żeby móc zrobić właśnie w ten sposób. I mają taką pokrywę. Fajne! Słuchajcie, i te foremki kosztowały mnie 16 zł bez jednego grosza. Nie no, powiem szczerze, że bardzo fajne. Ale zobaczcie, jakie fajne mają kształty. Nie mogę się doczekać, kiedy to wypróbuję. Na pewno zrobię odcinek testowy tych produktów. Uwielbiam, kiedy tak są pakowane rzeczy. Słuchajcie, to jest kolejna rzecz, którą zamówiłam. I jest to... Uwaga, uwaga, uwaga! Stojak na biżuterię. Słuchajcie, włączyła mi się reklama pewnego dnia na Facebooku i właśnie pokazał mi się ten stojak. I słuchajcie, ja się od razu zakochałam. Jest tu miejsce na wisiorki, bransoletki, trochę krótsze kolczyki i na pierścionki. I ten stojak, kosztował znowu jest zaklejony, ale chyba też około 25 zł. Jest estetyczny, drewniana właśnie tutaj taka podstawka. Myślę, że będzie fajnie wyglądać. No nie byłabym sobą, gdybym nie zamówiła kosmetyków, słuchajcie. Akurat w Sinsaya są kosmetyki Belle. Belle rozpoczął współpracę z Sinsayem i stąd jest właśnie ten fantastyczny różowy tusz do rzęs i bardzo różowy liner. I za chwilę je przetestujemy. Jak widzicie, ja nie mam nic na twarzy, ponieważ jest dzisiaj taka pogoda, pada, jest duszno, że nie ma absolutnie możliwości, żeby jakikolwiek makijaż się utrzymał, ale dzisiaj przetestujemy właśnie ten różowy tusz do rzęs oraz ten liner. Dobra, mam lusterko, mam pędzelek do linera, otwieramy. Najpierw tusz przetestujemy. Tusz kosztował, słuchajcie, 12,99, czyli 13 zł. Zobaczymy. Fajna szczoteczka, ok. Lusterko, przetestujemy. Jak to się ma do koloru?
wiecie, jest jakiś kolor, to naprawdę jest faktycznie barwiący tusz do rzęs, ale trzeba tego tuszu nałożyć bardzo dużo, żeby cokolwiek zobaczyć. Tak, trzeba bardzo dużo tuszu nałożyć produktu. Słuchajcie, no ale szczerze mówiąc, nie jest tak źle. Za chwilę Wam zrobię zbliżenie. Widzicie? Coś jednak tam złapało. Nie jest tak źle. I teraz lecimy z linerem. Słuchajcie, on kosztował też 12,99, czyli 13 zł. Jak ja nie lubię, jak oni to wszystko... Dobrze, mamy. I to jest taki neon różowy eyeliner Sinsay we współpracy z Belem. Patrzcie, jaki róż! A wiadomo, każda dziewczyna lubi róż. Zobaczmy, jest mięciutki. Zrobimy najpierw swatcha. Zobaczcie tylko. Dobra, nie mam nic na twarzy oprócz tego tuszu do rzęs z Bella, więc zobaczymy, jak się nim maluje. Bardzo fajnie, bardzo, bardzo fajnie. To fajny kolor linera. Słuchajcie, jeszcze takiego różowego nie miałam, więc dla mnie to jest frajda. Zobaczymy jeszcze na drugie oczko. Nie no, powiem Wam, że naprawdę bardzo fajnie. Ja uwielbiam w ogóle kosmetyki z Bella. Są bardzo fajne. Ciężko mi się malować jedną ręką. Ale powiem Wam szczerze, że kolorystycznie nie jest źle, naprawdę. Słuchajcie, to jest moim zdaniem jeden z lepszych kosmetyków, jaki miałam do tej pory. Naprawdę. Ekstra. Zaraz Wam zrobię zbliżenie. No jak widzicie, moje zdolności malowania jedną ręką, kiedy mam pędzelek trzymany i równocześnie ciężkie lusterko, jakoś nie są spektakularne, ale całkiem nieźle to wszystko wygląda. Słuchajcie, jestem pod wrażeniem. Ale w sumie najważniejszy test, jaki może być, to właśnie trwałości. Zobaczymy, potrzemy. Nice! On się bardzo dobrze trzyma, słuchajcie. Zobaczymy jeszcze test wody. Mam zwilżony wacik. Zobaczymy za chwilę. To jest, słuchajcie, naprawdę, ja tu nie oszukuję, absolutnie. To jest bardzo dobrej trwałości. Naprawdę, słuchajcie, jeśli lubicie takie właśnie kolory neonowe, to naprawdę warto polecieć do Sinsaya albo zamówić właśnie na stronie internetowej, bo zrobiłam to właśnie przez stronę internetową. Ja jestem pod naprawdę ciężkim, pozytywnym wrażeniem. On się tak łatwo nie rozmazuje. I słuchajcie, to by było na wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawcie kciuka w górze, zostawcie subskrypcję, bo z pewnością będzie dla mnie taka motywacja. Mam nadzieję, że tym filmem Was zainspirowałam do właśnie zamówienia różnych rzeczy z Sinsaya. Naprawdę nie sądziłam, że te rzeczy mogą faktycznie być takiej jakości. I za chwilę będę testować również foremki. Zrobię pełniejszy makijaż tymi kosmetykami Bella. A Wam nie pozostaje nic innego, jak zobaczyć poprzednie moje filmy i oczywiście wstąpić może właśnie na stronę sinsaya.pl. Zapraszam Was serdecznie, nie było to sponsorowane, mówiłam z czystym takim pewnikiem, nikt mi za to nie zapłacił, sama sobie te rzeczy kupiłam. Co mogę jeszcze powiedzieć? Życzę Wam miłego dnia, mam nadzieję, że będzie ładniejszy niż teraz jest za oknem. Pa, pa!